Tak. Gmina Miejska Kowary otrzymała propozycję współpracy przy projekcie związanym z walką z niską emisją. Projekt będzie prowadzony przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Jest możliwość w 2020 roku wymiany kotłów węglowych na bardziej ekologiczne. Jeżeli chodzi o warunki dofinansowania, to po podpisaniu umowy osoby, mieszkańcy, zarówno właściciele, czy to budynków jednorodzinnych, czy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, również wspólnoty, również najemcy w budynkach komunalnych będą mogli podpisać umowę o refinansowanie poniesionych kosztów na wymianę kotłów w wysokości 85%. Gmina Miejska Kowary prosi o składanie ankiet pozwalających na zorientowanie się, kto jest zainteresowany tym projektem. Ankiety można pobrać ze strony internetowej, można również wydrukowane wersje pobrać w punkcie obsługi klienta w pokoju numer 1 w ratuszu. W tym roku będzie złożony wniosek wspólny dla wielu gmin z obszaru ZIT-u aglomeracji jeleniogórskiej. Jesienią będzie informacja o tym, czy projekt otrzymał dofinansowanie, podpisanie umowy przez beneficjenta i realizacja od stycznia 2020 roku, podpisywanie umów z osobami, które chcą wymieniać kotły na ekologiczne i po przeprowadzeniu inwestycji zwrot poniesionych kosztów.